Witajcie! Kilka tygodni temu zapraszałem Was na imprezę z okazji 5. urodzin Czasu Dżentelmenów. Ta impreza odbywa się w Poznaniu lada moment. Natomiast teraz, właśnie w dniu samych urodzin, przyszła pora na podsumowanie minionego roku. Do tej pory takie podsumowanie ukazywało się tylko na blogu, no ale oczywiście w związku z rozwojem kanału i moim poważniejszym podejściu do wideo nie wyobrażam sobie, żeby takie podsumowania nie miały się pojawiać również na kanale. Tutaj będzie to podsumowanie bardziej skoncentrowane na samym kanale i filmach, które powstały w ostatnim roku. A wydarzyło się moim zdaniem całkiem sporo. W tym roku przeszedłem takie moje prawdziwe pierwsze kamienie milowe, czyli przekroczenie 10 tysięcy subskrybentów. Obecnie to już jest niemal albo już nawet 12 tysięcy subskrybentów. Dla mnie to jest ogromna liczba, ponieważ jak też wiecie, ten kanał nie jest jakoś stricte rozrywkowy. Często pojawiają się tutaj bardziej wymagające treści. No i jestem strasznie dumny z tego, że tyle osób udało się tutaj już zgromadzić. A do tego też w podobnym okresie udało się przekroczyć pierwszy milion wyświetleń. No więc teraz tylko pozostaje mi pracować na to, żeby kolejne materiały przyciągały też wielu ambitnych widzów i żeby te miliony po prostu leciały jeden za drugim. Do takich ważniejszych nowości zaliczę również pojawienie się nowych serii na kanale, czyli Starych Prawd, serii, w której omawiam jakieś takie prawdy życiowe pod pretekstem omawiania sentencji łacińskich oraz Pytania do Kielbana, takie Q&A, pytania i odpowiedzi skoncentrowane na właśnie jakimś bardziej życiu dżentelmenów niż na mojej osobie, jak to czasami bywa na niektórych kanałach. Obie z tych serii uważam za takie bardziej ambitne treści. One są kierowane głównie do Was, do osób, które oglądają ten film, czyli do stałych widzów, ponieważ wiem, że nie są to treści, które będą się rozchodziły jak poradniki czy jak jakieś inne rozrywkowe treści. I no one też bardziej wymagają skupienia, poważnego podejścia. Poza tym podejrzewam, że widzowie, którzy nie znają mnie, nie wiedzą czego się spodziewać po tego typu pogadankach, niechętnie będą w nie klikali. No i dla mnie te serie, liczba wyświetleń, polubień, to jest dla mnie ten faktyczny probierz, ta miara tego, ilu tutaj mam zaangażowanych widzów. I to mnie najbardziej cieszy. Mam nadzieję też, że zauważyliście zmianę, jaka zaszła w jakości filmów od początku tego kanału, ponieważ na początku było tak. Używam pędzla borsuczego, to są najlepsze pędzle, z jakich można wyrobić tą pianę. A teraz jest tak. Dlatego jeśli już z kimś rozmawiasz i zadzwoni twój telefon, nie odbieraj go. Jeśli kiedyś kręciłem takie filmy, zazwyczaj one są robione albo z różnych innych dziwnych traw, właśnie na oryginalny kapelusz Panama. No a teraz staram się kręcić bardziej takie. Okulary przeciwsłoneczne nie służą do gapienia się na innych ludzi. Mężczyzna z klasą, gentleman. Oczywiście nie jest to szczyt moich marzeń i na pewno nie jest to szczyt możliwości technologicznych i umiejętności ludzkości, ale jak na moje możliwości, na to, że jestem samoukiem i nigdy nie zajmowałem się wideo i wszystkiego staram się uczyć powoli, też stosując rady od Was, odnosząc się do konstruktywnej krytyki, którą czasami od Was otrzymuję, no to mam nadzieję, że widać tutaj jakiś postęp. Bardzo chętnie będę przyjmował dalej kolejne rady i sugestie. Cały czas pracuję nad tym, żeby tę jakość podnosić. No i mam nadzieję, że już zmierzamy do takiego momentu, w którym nie trzeba się wstydzić, że się ogląda takie filmy. A na sam koniec tego roku udało się też przygotować mi wreszcie zwiastun kanału, o którym myślałem bardzo długo. W końcu zrobiłem coś takiego dość prostego, ale mam nadzieję, że efektownego, co przedstawia w miarę dobrze różnorodność tego kanału i tematykę, którą tutaj poruszam. Jeśli jeszcze nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia. Wiem też, że tych filmów nie jest tak dużo, jakby mogło być, ale to jest dla mnie ciężki okres, ponieważ może o tym jeszcze nie wiecie, ale pracuję nad książką, która ma się ukazać jesienią. No i przez najbliższe kilka miesięcy będę miał taki najbardziej gorący okres pracy nad tą książką. Dlatego nawet rozważam krótką przerwę od pracy na blogu i kanale. A w kategorii tych zmian w całym czasie dżentelmenów, to taką wisienką na torcie i taką, no,
koroną wręcz, ukoronowaniem tego roku są dla mnie spotkania integracyjne Czasu Dżentelmenów, które, do których przełamałem się, przełamałem te obawy i zorganizowałem to pierwsze spotkanie we wrześniu w Warszawie. Wypaliło świetnie. Właśnie w sobotę najbliższą jest spotkanie w Poznaniu, to urodzinowe, jeśli jeszcze jest czas, a czasu jest bardzo mało, więc gdybyście wcześniej się nie zorientowali i chcieli dołączyć, no to śmiało do mnie piszcie, zapoznajcie się z tymi materiałami na temat tego spotkania i odezwijcie się. Natomiast planuję kolejne spotkania, najbliższe w Krakowie za kilka miesięcy. Jeśli jesteście zainteresowani tymi spotkaniami, to dołączcie do grupy na Facebooku Spotkania Integracyjne Czasu Dżentelmenów. Tam wspólnie rozmawiamy, pojawiają się też informacje o najbliższych spotkaniach z dużym wyprzedzeniem, ale też ta grupa jest mi potrzebna do tego, że ja potrzebuję po prostu pomocy, ponieważ żeby zorganizować spotkanie integracyjne w mieście, którego nie znam, no to potrzebne mi są osoby, które coś wiedzą na ten temat, znają jakieś lokale, są w stanie zaproponować, ale też na przykład zapoznać z właścicielami, którzy będą przychylnie patrzyli na dużą grupę porządnych mężczyzn, czy też kobiet, którzy się będą spotykać w miłym gronie, ale potrzebują większej przestrzeni i takich bardziej komfortowych warunków, ponieważ tego nie da się zorganizować na zasadzie wynajęcia stolika. Jak to bywa w tego typu podsumowaniach, mam dla Was krótką listę najpopularniejszych filmów z tego roku. Jest to Przycinanie brody w trakcie jej zapuszczania, Portfel do garnituru, 5 zasad noszenia okularów przeciwsłonecznych, Jakie buty wybrać do garnituru, Pierwsze ważenie piwa w domu oraz Smartfona dobre wychowanie. I bardzo mnie cieszy, że tutaj pojawiły się te filmy z smartfonami i z okularami, ponieważ jest to mój taki sposób, nowy pomysł na to, żeby mówić o zasadach dobrego wychowania, dobrych manier w taki bardziej nowoczesny, może odrobinę rozrywkowy sposób. Cieszy mnie, że znalazło to swoich odbiorców i uznanie, więc myślę, że będę szedł w tym kierunku, przy czym od razu zastrzegam, że jest to dla mnie najtrudniejsza forma nagrań, najbardziej wymagająca, najbardziej czasochłonna i na pewno nie będzie się pojawiała aż tak często, jakby mogła. Natomiast będę pracował nad tym jak najbardziej. Są tutaj też te materiały o męskiej elegancji, o butach, portfelach i chciałem od razu zapowiedzieć, że w tym roku, za kilka miesięcy rozpocznę taką serię dotyczącą początków w męskiej elegancji, początków pracy nad własnym stylem. Ponieważ wiele informacji w internecie możemy znaleźć o tym, jak gdzieś tam znaleźć się w ciekawostkach mody i męskiej elegancji, natomiast zdecydowanie mniej przykłada się uwagi do takiego stopniowego poprawiania swojego stylu i to bym chciał właśnie zrobić, jak przejść od trampków, jeansów i t-shirtów do porządnych butów, porządnych spodni, koszul, marynarek, i tak dalej, i tak dalej. Bez jakiegoś takiego skierowania się na bycie dandysem, tylko takie po prostu solidne poprawianie swojego wizerunku w takim klasycznym stylu. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Przygotowałem dla Was też listę najciekawszych artykułów na blogu, ponieważ one nie pokrywają się z filmami i jeśli nie zaglądacie na blog, może Was one zainteresują. Generalnie zapraszam Was też na blog, do wpisu o tych urodzinach, o tym podsumowaniu, ponieważ tamten wpis jest bardziej skierowany na tę sferę blogową. To będzie trochę coś innego, zachęcam. Ale gdybyście szukali najciekawszych artykułów zeszłego roku, to są one. To jest to 7 sytuacji, w których mężczyzna ma pierwszeństwo przed kobietą, jakie kwiaty kupić swojej damie, czy mężczyzna powinien płacić za kobietę, od czego zacząć słuchanie muzyki klasycznej, o prowadzeniu damy pod rękę. Jak widać, akurat to zestawienie jest już zdominowane przez tematykę damsko-męską, której prawie nie ma na kanale. Niemniej zachęcam do przejrzenia również bloga, jeśli tego nie robicie. Tam jest wiele materiałów, cały czas powstaje ich odrobinę więcej niż filmów. Będę starał się jakby w przyszłości bardziej wyrównywać te sfery, no ale oczywiście na to potrzeba czasu. Podsumowując, ja jestem w miarę zadowolony z efektów, przeglądając filmy z tego roku,
No, byłem całkiem zadowolony z tematyki, z rosnącej, poprawiającej się jakości, z waszego odbioru, z tej społeczności, która tutaj się rodzi, z liczby komentarzy. To wszystko bardzo, bardzo mnie cieszy. Chętnie też poznam wasze opinie na temat tego, w jakim kierunku idzie kanał, jak się rozwija, co powinno się tutaj pojawić, czego jest za dużo albo za mało. Zawsze takie uwagi biorę sobie do serca, chociaż niekoniecznie muszę je wprowadzać od razu, zawsze o nich pamiętam. No i w planach na ten rok najważniejszych to będzie moja książka. Mam nadzieję, że będziemy mieć okazję o niej porozmawiać na żywo również. Spotkania na żywo z widzami i czytelnikami. Chciałbym, żeby ta nasza społeczność się zacieśniała, żebyśmy faktycznie mogli szeroko na siebie wzajemnie oddziaływać i pracować nad sobą w ten sposób, tworząc taką społeczność nowoczesnych dżentelmenów. To byłoby naprawdę rewelacyjne. No i zamierzam też oczywiście pracować nad tymi materiałami wideo, jak i nad poprawą też moich artykułów na blogu. To jest dla mnie zawsze bardzo istotna kwestia. Planów mam naprawdę bardzo dużo, czasu zdecydowanie mniej, więc nie chcę tutaj przedstawiać tych wszystkich szczegółowych planów, bo wiem, że wiele z nich nie wypali, ale trzymajcie kciuki, żeby było tego jak najwięcej i jak najciekawiej. Więc z tym was zostawiam na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie i trzymajcie klasę. Cześć!